Jesteśmy w nowej rzeczywistości. To rozporządzenie ministra zdrowia, które nakłada na mieszkańców naszego kraju nowe obowiązki, nakazy, zakazy, jest bardzo restrykcyjne i bardzo proszę wszystkich o przestrzeganie tego rozporządzenia. Komunikujemy w mediach społecznościowych, na czym to polega. No, między innymi to jest ten zakaz i nakaz pozostania w domu i wychodzenia tylko dla niezbędnych potrzeb. To również jest możliwość robienia zakupów tylko dla osób powyżej 65 roku życia między godziną 10 a 12. Całkowity zakaz zbierania się, spotykania się w miejscach takich jak parki, place. Te miejsca będą zamknięte. Bardzo proszę Państwa o uszanowanie tej sytuacji, o uszanowanie tych nakazów, zakazów. Jest to bardzo istotne i ważne, abyśmy w najbliższych tygodniach mogli nad tą chorobą zapanować, jakbyśmy mogli wrócić do normalności, bo sytuacja jest wyjątkowo dla nas wszystkich trudna. Dzisiaj kolejna narada z samorządowcami, wszystkimi samorządowcami z województwa kujawsko-pomorskiego, którym bardzo dziękuję za tą współpracę. Między innymi rozmawialiśmy o tych nowych poleceniach, które jakby są wydawane przeze mnie jako wojewodę na rzecz samorządów. Dotyczą one dwóch obszarów bardzo ważnych. Przede wszystkim włączenie Straży Miejskiej w ten proces utrzymania porządku na terenie naszego województwa. Tym poleceniem i tym rozporządzeniem ministra zdrowia to Straże Miejskie będą wspierały policję. Policja będzie razem ze Strażą Miejską tworzyła wspólne patrole, które będą pilnowały porządku na terenie naszego województwa. Też również Wojska Obrony Terytorialnej i żołnierze będą również w tym procesie uczestniczyli. Też spodziewamy się, że no niestety będzie przyrastała ilość osób, które będzie chciało się zarejestrować jako osoby bezrobotne, więc tutaj też to polecenie dla starostów oraz prezydentów oraz pana marszałka, jeżeli chodzi o dostępność powiatowych urzędów pracy, o dostępność Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jest to bardzo ważny urząd, który teraz będzie miał bardzo dużo obowiązków nowych i musi być bardzo szeroko dostępny dla mieszkańców naszego regionu.